witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będzie to odcinek Co w Hodowli. Jest to już 11 odcinek z tej serii. Dzisiaj wam powiem o zmianach, jakie nastają w mojej hodowli. No i co? Trochę filmu na kanale nie było, będę to powoli zmieniał. No i zobaczymy co wyjdzie. Troszeczkę tu jest względu na to, że nie ma kiedy posprzątać, co tu ktoś chodzi i w ogóle, więc na razie tutaj, jak widzicie, jest trochę syfu. Też tutaj robiłem. Jak widzicie, tu dwa boksy są porobione, tu na dole jeszcze jest królik, więc trochę jest, ale jutro jak będę sprzedał króliku, to oczywiście posprzątam sobie. Dobra, ale nie zlekając, idziemy, co nowe jest w hodowli. Jak widzicie, dwa boksy. Posłuchałem, że miałem taką klatkę, kiedyś jak ktoś pamięta jeszcze, był taki film kiedyś, wybieg dla królików. To właśnie był taki film. Tak, był. I właśnie był właśnie, to jest ogólnie wybieg. Tu ma otwieranie do królików. To jest otwarty. Trzeba to zamknąć. Jest tu właśnie taki wybieg, co się na trawę stawiało. Postanowiłem, że zrobię z tego boks. Na początku był jeden, lecz no króliki dużo mięsa miały i to pewnie nie wykorzystywały, więc postanowiłem, że zrobię dwa miejsca. Tu jeszcze jedno miejsce będzie. Myślę, że jutro się tym zajmę, może jutro nie. Jutro jak mam robić właśnie z tym, no. Sprawda, kilku, nie wiem czy będę miał czas, ale właśnie też zrobię ogólnie to wszystkie rzeczy, wszystko raczej pójdzie, gdzieś poukładamy. W ogóle jutro będę tak sprzątał w hodowli, tu tak i te rzeczy. I ogólnie taka mała informacja też, bo jak w Co w Hodowli, no to powiem ogólnie, bo dużo osób pyta, czy coś mam na sprzedaż. Mam tego samczyka na sprzedaż z rodowodem. Jak widzicie, jest to ładny samczyk. Moim zdaniem bym sobie go zostawił w hodowli, a już jednego sobie zostawiłem. Jest to naprawdę potężny samczyk i po prostu sierść typu okrywa sam się dość zmienia szybko, więc cena u niego jest 30 zł. Myślę, że jak na ten wiek, jest on z 11 grudnia, myślę, że jak na ten wiek jest waga w sam raz, jak i sierść. Co mogę jeszcze dodać? Jest wysyłka, wysyłka jest do 70 zł. Dokładnie tam jest 72 chyba. No. U mnie łapy ma dość ładne. Trochę gorzej sprężysto są u niego, może dlatego, że też on welinka mu dopiero przeszła. Co dalej? Tutaj samica ogólnie. Ona nie jest na sprzedaż, raz ją wyciągniemy. Przesadziłem sobie ją do tego boksu. Z klatki do boksu. Jak widzicie, jest tutaj samica i taka mała informacja, że ogólnie jutro, nie, jak jutro, że w sobotę chyba jadę po samca w JDS. Samiec z oceną z Wieluniu 2018 z 94,5 punkta albo 95, już nie pamiętam. No i tutaj właśnie jest, no i on będzie właśnie do tej samicy. Chciałbym jeszcze jakieś młody mieć. No, każdy samica już kojarzy, więc nie ma co tutaj się na niej, nad nią rozpisywać. Tu jest samica NC, którą jutro wysyłam, więc raczej ostatni raz ona na tym filmie jest. Już te pudełko mam przygotowane. Tu jest kolejna samica nowozelandzka czerwona, która też chyba we wtorek idzie na wysyłkę. Zacznijmy sobie może od tej strony. Złożymy sobie. Jest tutaj samica do mojej hodowli.
Kurde, a widzicie właśnie jak się wyciąga króliki, to one właśnie dużo tutaj sami sobie do mojej hodowli. Nie wiadomo czy nasze zostanie, może z kolejnego miotu coś się zostanie, a z kolejnego miotu też na pewno coś zostawię. Zobaczymy, może będą jeszcze ładniejsze sztuki. Ty ogólnie nieźle. Może być. Numer w uchu posiada. No zobaczymy co z tego będzie. Na razie, no tak jak mówię, ona zostaje u mnie. Co dalej? Co zobaczymy? I jest sama. Jak widzicie, jest ona oddzielona od samca. Co też u mnie zostaje. Samiec poszedł na dół. Tu zrobiłem takie otwieranie sobie, o. Tutaj taka śrubka po prostu, żeby to nie spadało. Więc tu jest samiec. Rozciąłem ją, bo pewnie się już gryzły. Lekką ranę ma do góry. Lecz jak widzę już mu schodzi. No i on też zostaje do dalszej hodowli, lecz zobaczymy, może teraz pójdziemy od tej strony. Bo tu chyba najciekawsze rzeczy się dzieją. Jakie mogą. Ale zaraz powiem. Andrzej. Andrzej ogólnie jest ogólnie leczony ze względu na to, że ma właśnie tam, jak pisać tam z kręgosłupem. Ja go podnoszę, ogólnie jest wszystko dobrze, tylko jak go się podnosi, właśnie jest problem. Może wyjdzie, może nie, no zobaczymy. Jak nie, no to na pewno coś zostawię z miotu od samicy z Niemiec, zobaczymy jak coś będzie. Wygląda to, że tutaj się przez ostatnie dni, że ty zboże marduje, że nie wiem, działo najwięcej, ze względu na to, że ostatnio było sprawdzenie gniazda. Ja w ten film chyba nie dodałem nawet. Ale dobra, sobie nagrałem film z sprawdzenia gniazda. Było tam 6 sztuk, ze względu na to, że wczoraj w ciągu 3 dni odpadły 2 sztuki, więc zostały tam, nie wiem, 3-2 sztuki. Więc no szkoda. Licząc razem 4 sztuki już odpadły, bo jedna sztuka na początku i w ogóle. Byłem u weterynarza, zdjąłem najprawdopodobniej za dużo białka ma i nie dawała sobie wykarmić. Weźmiemy sobie drabinkę. Dzisiaj jest tutaj syf, tutaj wszystkie rzeczy są poprzenoszone, ale jak mówię, boks ogólnie tak zostaną zlikwidowane. Moja klatka pójdzie na całą ścianę, no to nie będzie sensu ich w ogóle mieć. Może w paszarni. Jest tutaj samica barana. Ma ona straszną ruję, jak się przekopuje, biega, no po prostu straszna. Będzie ona, o, wody muszę dać, będzie ona dopuszczana, ze względu na to, że ładne młode baranów mi dała. Ledy świecą, ładne młode mi dała, więc no na pewno jeszcze coś bym chciał od niej zostawić, jak od samicy z Niemiec nie zostawię. Na pewno w ciągu, myślę, że w piątek ją dopuszczę. W piątek, w sobota, tak żeby, raczej w piątek, by było lepiej to wyglądało. Idziemy dalej. Jest, ogólnie wszystkie ogłoszenia do sprzedaży króliku będziecie mieli w opisie. Tu zaraz wrócę. Bo tu ogólnie mam problem. Zaraz wam powiem jaki. Są tu dwa barany. Są one sprzedaż też z rodowodem. Są tu dwa barany, samczyki. Jak widzicie, tam było ich u mnie 6. Zmieniło się. Zostały ino 2 samczyki, 3 samice sprzedałem i samca. No i zostały 3 samczyki, ładne są naprawdę. Link do ich ogłoszenia będziecie mieli w opisie. Uszy naprawdę też dość duże mają. Naprawdę ładne. I tu są samczyki po Andrzeju i po tej samicy właśnie do góry. Właśnie chciałem coś zostawić od nich, bo jak widzicie ładne sztuki. Ten drugi nie będziemy wyciągać, bo ogólnie wygląda prawie, znaczy wygląda to samo, no i różnią się chyba większością. No i tu do góry jest ogólnie problem z samczykiem WDS. Od rana jakoś dziwnie się zachowuje, kataru dostał. Weterynarz dopiero do mnie do hodowli będzie przyjeżdżał wtorek, środa.
Więc raczej, no nie wiem czy przeżyję. Zadzwonię dzisiaj do weterynarza, może dzisiaj bym pojechał, zobaczył co jak. No po prostu jest osłabiony strasznie. No i dostał takiego kataru, że no po prostu. Ogólnie u mnie krójki inne dostawały, jakby to powiedzieć, nie katar, tylko po prostu kichały. Nie wiem czy to można nazwać katar, kichały, ale to tak pokichały, nie wiem, za 10 razy i przestało. Ogólnie tutaj też baran jeden miał straszne uzdrowienie oka, lecz szybko zareagowałem i po prostu już nie ma. Ten co my wyciągaliśmy, widzicie, nie ma żadnego uzdrowienia. No zobaczymy co z tym samczykiem będzie, no szkoda byłoby, żeby umarł, zasłabiony po prostu. No i został przesadzony tam, bo na początku był tam, lecz już samice przeniosłem tutaj i jest on. No zobaczymy, no, muszę zadzwonić do weterynarza i zapytać co to ogólnie może być. O, królik dropnął. No i tak, myślę, że w sobotę będzie film z nowego nabytku. Pewnie będą pytania, kiedy film u kozy. Bo takich pytań jest mnóstwo. Film u kóz, myślę, że będzie najprawdopodobniej jutro lub najpóźniej we wtorek. Na to jutro raczej nie ma, jutro tak mówię, tu będę robił, więc nie będę miał raczej czasu. Lecz możliwe, że po prostu po prostu byłby film z jakby je wypuszczam. Lecz też te wypuszczenie jest trochę teraz liche, wygląda na to, że ja mam trawę na podwórku dość małą. A jeszcze nie powiedziałem, tu ogólnie pójdą takie zastosowałem.